Siemka, zresztą dzisiaj i witam w kolejnym materiale z gry Mumia. Teraz zajmiemy się najtrudniejszą częścią poziomu w Krainie Umarłych, czy w Królestwie Umarłych. Nie pamiętam jak tam z nazwą. Tutaj dużo problemów będzie, dużo walki, skakania, spadania. Przeciwnicy będą się pojawiać. Ja będę często spadać i tak to będzie wyglądało. Dlatego będziemy ciągle zaczynać od początku. To może być nudne, nieciekawe, ale zachęcam do oglądania. Trochę tutaj niestety będzie robot. I tak, zapamiętajcie sobie. To nie jest ważne, bo tą zagadkę można bez tych pomysłów, znaczy bez tych wskazówek rozwiązać, ale tak. Kółeczko takie. Oto zawinięte coś jest, ale przypomina kółko. Świeci się na żółto, czyli normalnie. I zawsze gdy będziemy przy czymś takim, to zapamiętajcie to. Znaczy będę wam o tym mówić, że warto na to zwrócić uwagę. Ajdź. Poza zasięgiem sieci. Załatwiony. Dobra, kogo teraz? Jest ktoś chętny? Bardzo ładnie zdech. Dobra, ten leży. Znaczy w ogóle nie leży, zniknął. Wyparował. Tutaj właśnie duży problem sprawiają te ogniste nietoperze, Fenixy, czy co tokolwiek jest. O, dwa strzały i leży. Łatwy przeciwnik, na szczęście. Dobra. Pozbieramy sobie ważne rzeczy. I lecimy dalej. Dobra. Jeszcze tylko worek. Jest życie, ale życie zostawię sobie na później. Właśnie, na później. Trzeba zostawić koniecznie. Lecimy tutaj na razie. Tutaj będę posługiwał się pracą najczęściej. A tam, na tamtej platformie mamy życie. Pójdę tam potem. O złych zgradach mowa. Przyszły. Właśnie, kiedy dostaniemy się na tą platformę, przelatują te nietoperze. Ja się ich pozbędę jakoś. Mam nadzieję, że skutecznie. I szybko. Ale na szczęście, jak teraz wszystkich wybijemy, to na szczęście potem już ich nie będzie. Dlatego warto sobie tutaj postać. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Nie czytam. Przedostatni, nie wiem na ile poprzedni materiał podzielę. Że tutaj nie warto się śpieszyć. Warto postać w tym jednym miejscu, postrzelać. A nie warto skakać. Można jeszcze spaść. Jeszcze mogą się zebrać. Te potworki skończy nam się amunicja i co wtedy. One bez końca się nie będą pojawiać. Jakieś tam linie mają. Chyba. Jakoś tak to było. Coś tam jeszcze skrzydłami macha. Poczekam więc. O, tam jeszcze ich się uzbierało trochę. Nie wiem, czekać czy iść. Jeśli wam życie niemiłe, możecie zrobić coś takiego. Nie wiem, czy to zadziała. Chyba nie O, zadziałało nawet. Bo tam potrzebujemy trzech kocków, a są tylko dwa. Dlatego te platformy musimy przynieść. Nastawię sobie na lód, żeby strzelać do tych nietoperzy. O, właśnie. Ajdź.
Nie mogę sobie wcelować. Pójdę na trochę stabilniejszy grunt, jeśli można to tak nazwać. No właśnie. Warto tak powoli ten poziom przejść. I teraz tak, kwadrat jest biały, znaczy taki niebieski, co oznacza lód. I to też zapamiętajcie. To się przyda. To tak, kółko jest zwykłe. Kwadrat to lód. A ja właśnie bym spadł w przepaść, w nieskończoność. Teraz też. Tutaj mamy tylko życie, aż, życie aż, można powiedzieć. Na szczęście jest tutaj też worek z amunicją. O właśnie. Kolejny załatwiony. Teraz doskoczę jakoś tam. Dobra. I zobaczcie, kwadrat. Znaczy, cegan. Kwadrat już był. Trójkąt jest czerwony, czyli taki ognisty. To też warto zapamiętać, jak mówiłem. Są kamyczki. Niedużo, ale zawsze coś. Już nie będziemy mieć tych potworków, dlatego nastawię sobie na lód, bo zostały nam same nietoperze. Ajdź. W tej drodze powrotnej mogę spaść. Wszystko mi się straci, co do tej pory zrobiłem. Mam taki pech. Taki los. Zaraz to wykrakam. Którędy teraz? Teraz tędy. Lecą. Bezczelne. I teraz zaczyna się zabawa. Mówiłem, powoli trzeba to przechodzić, a się przejdzie. Przynajmniej skutecznie, bez obrażeń. Jak na razie. Nie zginąłem, chyba. Nie pamiętam już. Nie pamiętam, co było kilka sekund temu. Nie, że to ja pamiętam, pamiętam. Jest tu coś jeszcze? Nie ma. Tam coś siedzi. Nie chcę przylecieć. Ajdź, tu coś. A tu się schowa. Dobra. A masz po czworo. I to chyba tyle. Tam pójdę, życie jest. Nie na następnym poziomie. Ale na poziomie za dwa poziomy. Żyć można sobie natracić sporo. Dobra. Zbierzemy trochę amunicji. Jeszcze idziemy na tamtą platformę, gdzie było życie. Prawie mi spadł. Dobra, 20 żyć. Rekord. Mój rekord życiowy w mumii. O, udało się. Dobra, jeszcze tu. Już blisko, niedaleko, niedaleko. Tam się czają te potworstwa. Dobra, jesteśmy.
Jeszcze tam tego trzeba zdjąć, jak zechce przylecieć. Dobra, nie chce mu się. Tak jak mówiłem, tutaj mamy te znaczki. Kółko było zwykłe. Z tego co pamiętam. I na układ promieniuje. Teraz trójkąt był, z tego co pamiętam, ognisty. Ajdź, ajdź. Tak, był ognisty. I teraz ostatni klocek, którego nie widzę, nie widzę. Jest. Ostatni klocek. Ostatni. Jeszcze zbiorę sobie trochę amunicji, żeby była na kolejny poziom. Ten był lodowy. Zagadka rozwiązana. Jupi! Ardet! Ardet, to ja, Alex! Alex, udało ci się. Wiedziałem, że przyjdziesz na ratunek swojemu staremu mistrzowi. Uratowałeś mi życie. Nie mogłem cię tak po prostu zostawić. Zdołałeś wykorzystać energię zmagazynowaną w bransolecie. To wielkie osiągnięcie, nawet dla Magi. Czułem najdziwniejsze, mrowiące uczucie, jak... Wstrząs elektryczny? Alex, twoje przejście do Królestwa Umarłych aktywowało nową moc bransolety. Budzi się. Ardet także przychodzi do siebie. Udało się. Obaj jesteście z powrotem, cali i zdrowi. Jest mi niezmiernie miło widzieć was znowu, moi przyjaciele. Ale za wcześnie na świętowanie. Musimy powstrzymać Imhotepa. Imhotepa? Ale co możemy zrobić? Ma święty talizman. Talizman jest dla niego bezużyteczny. Potrzebował tylko kogoś, kto odnajdzie odłamki. Trzy klucze do świątyń. Klucze? Tak, klucze. Magiczne. To jakby woskowe pieczęcie. Zabierając je, uwolniliśmy przepływy energii, których Imhotep potrzebuje do zwielokrotnienia swych mocy. Zrozumiałem to zbyt późno, gdy byłem w Królestwie Umarłych. Manipulował nami. Od początku pociągał za sznurki. Tylko że nie docenił swoich marionetek, Rick. Wciąż mamy szansę. Musimy zakorkować punkty, z których wypływają strumienie, a które były chronione przez te klucze. To może zaskoczyć Imhotepa, osłabiając go i pozwalając nam zdobyć trochę czasu. To znaczy, że musimy wrócić do trzech świątyń. I znaleźć sposób, aby zamknąć portale energii. To wracamy na stare śmieci. Trochę się długo wczytuję. O, jest. Myślę, że jest już za późno. Cienie. Cienie się ruszają. Moc Imhotepa została zwiększona przez kanały energetyczne. Jego legiony zaczynają się rozprzestrzeniać po świecie. Musimy szybko działać. Jesteś pewien, że twój, nasz plan zadziała? Z pewnością istnieje sposób na dezaktywację kanałów strumieni. Gdzieś wewnątrz tego grobowca. Nie ma czasu na dyskusję. Musimy się zbierać. Dobra. Rozdzielmy się, by znaleźć te punkty. Ale nikt nie robi niczego sam. Ardet? Wciąż jestem zbyt słaby, aby coś znaczyć. Zatem zostanie z tobą Jonathan, a ja i Rick przeszukamy górne sale. A ja pójdę z Tutem. Znam ten grobowiec jak własną kieszeń. Będziemy się szybko ruszać. Alex, bądź bardzo ostrożny i trzymaj się z dala od tych chodzących cieni. To nic dobrego.
No to jesteśmy znów w grobowcu Gebra. Niestety miejsce zapisu gry jest w środku, musimy trochę zejść i zarazem przejść. A to nic. A widzicie, to są te wszystkie cienie. Mroczny stał się ten świat. Tutaj mamy teraz lodowe nietoperze, które strzelają lodem. Ale to nic, i tak fajnie. Jeszcze jeden. Jak widzicie, muzyczka jest nowa. Wystrój też. Ładnie to wygląda, znaczy mrocznie. Tak, oddaje tą mroczność. Tej mroczności. Mroczność nad mrocznością. Wejdź. Jeszcze raz. Ajdź. To nie miało być tak. Dobra. Nie będziemy na razie walczyć, zobaczymy sobie w kolejnych odcinkach. Ja was żegnam, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do zobaczenia. Jeszcze może dzisiaj coś nagram. Pa, pa.